Jestem bardzo zadowolony, miałem na tyle luksus dobierania składu, że szło to spokojnie i praktycznie już gdzieś tam koło miesiąca temu, koło 20 maja, no tak już i praktycznie teoretycznie był zamknięty skład, 14 taka jak mi potrzebna, na każdą pozycję mamy po 3-4 zawodników, także ja jestem bardzo zadowolony z tego składu, myślę, że to zaowocuje dobrą pracą. Co pana na co pana zdaniem ten skład będzie stać na chwilę obecną, bo no, są zawodnicy uznani, można powiedzieć, tak, którzy mieli nawet przeszłość pierwszą ligową. Są zawodnicy, których znamy z drugiej ligi. Jaki cel może tak stawiacie tej drużynie? Ja jestem bardzo zadowolony przede wszystkim po rozmowach z zarządem klubu Sobieski-Żagań, że nie ma tu jakichś nerwowych ruchów. Rozmawialiśmy, dogadaliśmy się tak, że będziemy pracować i budować ten zespół przez kolejne 2, może 3 sezony. Na ten sezon mamy wypaść jak najlepiej, powalczyć o jak najlepsze miejsce w drugiej lidze i myślę, że to też będzie właśnie taki komfort pracy, a dodatkowo tak szeroki skład, myślę, że rywalizacja na poszczególnych pozycjach sama spowoduje to, że te wyniki będą dobre. Może pan powiedzieć nam, jak będą wyglądały wasze przygotowania do sezonu? Od połowy sierpnia chłopaki już dostaną indywidualne jakieś zalecenia przygotowania się do konkretnego zgrupowania i od 26 sierpnia tydzień pracujemy w Świnoujściu, 2-3 razy dziennie. Natomiast od września już na swoich obiektach w Żaganiu. No i też już mam mniej więcej rozplanowane gry sparingowe i turniejowe.